przez jakiś przypadek tak w swoim życiu trafiłem do wspólnoty Głos Pana, która mnie w jakiś sposób, można powiedzieć, pociągnęła, tak? Dostawałem propozycje po prostu jakichś zwykłych takich wyjazdów wspólnotowych, może nie tyle, że wspólnotowych, ale z ludźmi ze wspólnoty, tak? To było jakieś takie niezwiązane z religią, a z niczym, tylko po prostu sobie gdzieś jeździliśmy, no tam po prostu ich obserwowałem, poznawałem tak samo, tak? Tych ludzi, co mówili do siebie. Były to dobre i zdrowe kontakty, tak? Ale co innego się działo po prostu no, podczas tych modlitw, no bo dochodziło do takich rzeczy, na przykład ja tak miałem, tak? Że na przykład jeżeli chodzi o te modlitwy w językach, po prostu tego dnia, jak pojechałem sobie do pracy, no to zaczęły do mnie przychodzić jakieś dziwne różne słowa, tak? No nie wiedziałem, co to jest, no to oczywiście zaraz wyciągam komórkę, piszę tam do kogoś, to tam już jest dłużej, no i powiedz mi, nie, no to co się dzieje, tak? No on mówi, że no to Duch Święty cię prowadzi, tak? Że Duch ci właśnie jak gdyby pomaga, tak? Wejść no znaczy to mówili też w ten sposób, że to jest jak gdyby modlitwa języka, pierwsza taka jak zapalna świeca, tak? Że od niej po prostu się kolejne charyzmaty zapalają. No dobra, no to jakoś tam te słowa przychodziły. Później jak było spotkanie takie modlitewne, uwielbieniowe, no zacząłem te słowa jakoś tam powtarzać, no coś tam do mnie tam docierało. Inni się też, wiadomo, modlili wokół, też były słyszalne takie właśnie różne odgłosy i nawet niektórzy jakby tak śpiewali dosłownie, tak? Raz tą modlitwą w językach pojawiły się właśnie pierwsze symptomy takie właśnie jak drgawki. Nie wiedziałem, co to się dzieje, tak? No bo to generalnie to nie było zależne ode mnie. Po prostu część mojego ciała zaczęła, po prostu jakby była porażona prądem. Mnie ktoś podpiął pod prąd dosłownie, tak? I zaczęło mnie potrząsać. Trwało to, nie wiem, no może pół minuty, ale dosyć to było takie, no, mocne. Gdy napisałem po prostu tam znowu, tak, zasięgnęłem języka, mówię, co się dzieje, no to znów dostałem odpowiedź, że to Duch Święty, tak? Że to Duch Święty mi po prostu znów udziela. Kolejne rzeczy, jakie u siebie zauważyłem, to po prostu im dłużej tam przebywałem, znaczy generalnie sama muzyka, sam rytm, nie, który tam był nadawany, bo to było tak zwane, albo się klaskało, tak, albo się tam po prostu w jakiś rytmie człowiek tam poruszał, bardzo strasznie wprowadza taki trans hipnotyczny, że po prostu człowiek jakoś tak strasznie odpływał. No, z jednej strony no fajnie, bo w tą modlitwę się strasznie skupiał, wkręcał, ale z drugiej strony te stany takie były strasznie niepokojące, bo później już człowiek nawet tego nie kontrolował, ale po prostu już wchodził od razu, się zaczął bujać jakoś tam w swój sposób, czy klaskał. No, no te transy powodowała właśnie muzyka i rytm dosłownie. Mi to bardzo przypomina tak jak na przykład, nie wiem, to są tubylcy w Afryce, oni grają na tych bębnach, bo tam też była gra na bębnach, też była gra na gitarze tak samo. To po prostu no, samo to powodowało, że no, człowiek no, wpadał właśnie przez tą muzykę, tak? No właśnie w te transy, wkręcał się strasznie. I pomimo, że to były jakieś pieśni, że tak powiem, takie no, dosyć religijne, tak? To sama muzyka właśnie powodowała no, zupełnie jakieś, no coś innego, odmiennego. I ja zauważyłem po prostu, że niektórzy w ogóle po uwielbieniu wychodzili z tej wspólnoty no, dosłownie tak jakby byli otumanieni. No ciężko było nawet z nimi pogadać, no, po prostu się mówiło do człowieka, a on po prostu no, gdzieś był w innym świecie dosłownie, tak? Tak jakby po prostu, nie wiem, był pijany albo po jakichś narkotykach. No takie to było mniej więcej zachowanie, tak? I taki był, no to mi się da, że to po prostu może zależy już od ilości tego, tak? No jak często się chodzi, jak często się, że tak powiem, to zażywa. No bo też często było powtarzane, że świat ma alkohol, a my mamy Ducha Świętego, tak? Czyli też chodziło jak gdyby się upijanie tym Duchem Świętym. No bo ja to tak zrozumiałem po prostu. Z tymi drgawkami doznałem uzdrowienia, znaczy ja ogólnie tak pracuję i mam czasami problem z bólem pleców. No to jest taki dyskomfort, który mnie bardzo często tam, że tak powiem, dokucza, tak? Jest raz to mniejsze, większe. Po prostu przez tydzień czasu nie czułem nic. No czułem jakby po prostu mi ktoś wstawił nowy kręgosłup, to takie było uczucie i nie odczuwałem żadnego bólu, nie? I no, no wiadomo, człowiek się ucieszy, mówi, no kurde, rzeczywiście coś tam jest w tym wszystkim. No ale po tygodniu to wszystko minęło. Ten ból zaczął wracać. Nie to, że tak z dnia na dzień, ale stopniowo, coraz bardziej. No to dzisiaj z powrotem, tak? Odczuwam to i całe uzdrowienie przeminęło. To się zaczęło w ten sposób, że no po prostu ludzie zaczęli się śmiać.
ten śmiech był niekontrolowany niczym, tak? Po prostu, nie wiem, no, tak jakby po prostu ktoś wybrał parę osób z całej grupy i oni po prostu wpadali w śmiech. No to było straszne, no, bo to w sumie można powiedzieć, to nie jest, jak się człowiek raduje, no to, no, że tak powiem, się uśmiechnie, coś tego, a oni się po prostu śmieli, tak? Byliśmy któregoś dnia właśnie, ja zabrałem żonę, właśnie była z nami też córka. Byliśmy na takim mniejszym spotkaniu uwielbieniowym. Tam było dużo młodzieży. No wiadomo, wszystko tak jak na każdym uwielbieniu, że były śpiewy, tak, była gitara, było uwielbienie, były tam wyznania, wołanie było do Ducha Świętego. No i po jakimś czasie właśnie po tym wołaniu do Ducha Świętego zaczęli się wszyscy śmiać. Ale to dosłownie prawie każdy się śmiał, oprócz mnie, żony. No nas to po prostu tak trochę to rozśmieszało sama ta sytuacja po prostu, nie, że się wszyscy śmieją, ale po prostu tak się śmieli, że za brzuchy się łapali, a się schylali do ziemi, tak? Tak to wyglądało i to trwało dosłownie, nie wiem, ze 4-3 minuty, tak? Tak ten śmiech. I co nas zaniepokoiło, znaczy to troszeczkę później żeśmy to, że tak powiem, jakoś tak, że no niby tak, Duch Święty przychodzi, no, powinniśmy to czuć, tą radość, tak? No właśnie była z nami córka i ona właśnie podczas tego momentu strasznych takich napadów paniki zaczęła dostawać. Po prostu zaczęła do nas mówić, że ona chce stąd wyjść dosłownie, tak? Była wystraszona, było widać strach na jej twarzy. No i tak właśnie z żoną żeśmy doszli do wniosku, mówi, jak to jest możliwe, że jak Duch Święty przychodzi, że po prostu jest taki niepokój, tak? Że przed u dziecka. Że ono mi się daje, że no to dziecko by nie udzielił ten Duch Święty pokoju, radości, jakiejś miłości swojej, tak? To się w ogóle nie wiąże właśnie z takim, jak gdyby, tak, z tym, z Bożym przesłaniem, z Bożą miłością. Byliśmy na takim mniejszym też spotkaniu, tak zwanym, czy to nie było uwielbienie, tylko że to była jak gdyby taka modlitwa całonocna. Tam wybrana jakaś część osób przychodzi, można powiedzieć zaproszona, tak? To trwało całą noc, ja byłem do drugiej w nocy i gdzieś koło tej drugiej w nocy było takie właśnie rzucone hasło, że po prostu modlimy się w naszych intencjach. Było powiedziane tak, że ktoś mówi swoje intencje, w których będziemy się modlić, a inni się modlą za nich w językach, tak? No bo to już była grupa, która, że tak powiem, już była bardziej tam, no, głębiona i zaawansowana w tych sprawach. No i dobrze, no ja sobie wybrałem intencję tam za rodzinę swoją, tak, no bo o to i o to poprosiłem o różne rzeczy. I co się okazało, że właśnie w tej samej godzinie, bo żona mi też o tym powiedziała, bo po spotkaniu rano w domu, że w tej godzinie, gdy ja mówiłem właśnie o swoje intencje, właśnie też się tam prosiłem za swoją rodzinę, za żonę, za dziecko, ona doznała strasznych niepokoju, strasznych jakichś ataków, nękań. Do tego stopnia, że po prostu odszukała swój łańcuszek z Maryją, założyła na szyję i wtedy, że tak powiem, te nękania ustały. Wtedy doznała właśnie takiego bardziej, no, swobody, nie pokoju, nie jeszcze, ale to no już było lepiej. No i to była kolejna rzecz, która, że tak powiem, nas zaniepokoiła. No, jak tu można się za kogoś modlić, a takie rzeczy się po prostu dzieją, tak? No ja sobie skojarzyłem właśnie tą modlitwę w językach, że to jest po prostu coś, no bo w sumie my też tak pomyśleliśmy, no to są słowa, których po prostu nikt nie rozumie tak naprawdę, tak? To jakoś, no zaniepokoiło nas, tak? I to był kolejny krok, żeby po prostu, no żeby no przestać, że tak powiem, no tam chodzić, tak?